Witaj. Czy masz barierę, która nie pozwala ci mówić płynnie po angielsku? Jeśli tak, to posłuchaj. Mam dla ciebie ważne pytanie. Jaka jest przyczyna tej bariery, która nie pozwala ci mówić zupełnie swobodnie i płynnie mówić po angielsku? Zadaję to pytanie nie bez powodu, dlatego że, żeby rozwiązać jakiś problem, należy go bardzo dobrze zrozumieć. Znasz tę anegdotkę związaną z Albertem Einsteinem? Podobno zapytano go kiedyś, co by zrobił, gdyby miał godzinę i do rozwiązania jakiś problem. Odpowiedział wówczas, że zdecydowaną większość czasu, 50-55 minut tej godziny, poświęciłby na dogłębne zrozumienie tego problemu. Natomiast pozostałe 5 minut poświęciłby na szukanie rozwiązania. To podejście zawsze się sprawdza. Dlatego, że żeby rozwiązanie było skuteczne, musi być dopasowane do tego, czym jest problem. Dlatego powtórzę to pytanie jeszcze raz. Jak sądzisz, jaka jest przyczyna tego, że masz barierę, która nie pozwala ci mówić zupełnie swobodnie i płynnie po angielsku? Dzięki.